Cześć, dzień dobry, witajcie wszyscy w kolejnym odcinku serii gry The Last of Us. Jakby to mało tego było, mało było tego. Jesteśmy sobie w kanałach i idziemy sobie z tamtymi kolegami, którzy nas zdradzili, później nas uratowali, a i teraz nie wiem, co się w ogóle teraz podzieje, bo jak było pod koniec ostatniego odcinka, że jesteśmy zawodowcami i zawodowcy idą dalej. Tak więc mam nadzieję, że będziecie towarzyszyć tym naszym zawodowcom w kolejnych odcinkach i tym też, tak więc zapraszam. Dobra, zobaczymy, co tutaj będzie ciekawego. Boiler room. Okej. Okay. Poczekajcie. I jakiś ping. Trójeczka. Co tu jest? Poproszę. Poproszę. I to takie, o, boiler room już, o. Ale ścina. Ile jest buforowania? 22%. Lol. 20 tapsików, tak średnio. Seta. Nie wiem. Dobra, na razie to tam idziemy. No i co? Co robimy? Gdzie idziemy? Dobra, idziemy. Ale ścina. Ło! Stój! To pułapka dźwiękowa. Co? To jakiś alarm. Ja tam nic nie słyszę. Ktoś tu kiedyś mieszkał. Ale chyba się już wyniósł. Okej. House rules. Kto by tu chciał zostać? Important, please read. Sądził, że jest tu bezpiecznie. Make sure doors are locked. Don't know. No, coś tam. Run to the tu, coś tam. When you hear the coś tam. Alarm. As is das? To je obrzyn. I zrobimy go sobie. Dobra, fajnie, nowa broń. To i to. No dobra, może być. I kolejna broń, żeby śrubki marnować. Super. O, co to? Kolejna? Tak. Ustaw się między tymi słupkami. Okej. Okay. Gotowy? Okej, okay, dawaj. Czekaj. O, ziemny materiał wybudowany. Widziałeś? Trochę ciszej, okej? Okay? Aha, go. Tutaj tak. Były dzieci. Przepraszam. A, no tak było w liście. To jednak poszedł po nich. I faktycznie zamieszkali tutaj wszyscy razem. A to nie są zarodniki? I tam w poprzednim odcinku było dwóch zarażonych, nie? Ciekawe, kto to. Dobra, weź przejdź. No. Coś do zrobienia? Wszystko na maksa. Też se zrobię, a co tam? Wszystko na maksa, będę trzymał to. Dobrze, idziemy dalej, co? O właśnie, a propos, mówiłem wszystkiego na maksa. Jakoś tak za cicho tutaj jest, tak. Zarażenie. Cicho. Ale oni są po drugiej stronie, a my właśnie tam idziemy. Fajnie. Fajnie wiedzieć. Okej. No i chyba są albo gdzieś po drugiej stronie. Uwaga! Jeszcze trójka na nas idzie. Kolejny nie żyje.
I jeszcze ten pan idzie. Szkoda było tej bomby, ale czasami te bomby są świetne. Fajno. Był tam klikacz, więc nikogo innego nie mogło być już od dawna. Musimy przejść naprzód. Miejmy nadzieję, że więcej ich nie spotkamy. Musimy przejść... Musimy przejść naprzód gdzie? W tam czy tu? Chyba tu. To poczekajcie, to ja pójdę tam. Poczekaj, Eli. Czy tutaj była czwórka, tak? W tym klikacz. Oho. I czaszeczka. Co to jest? Drink. Coś tam. Okej. Tutaj mieli jakąś... Okej, tutaj co to jest? Water rules. Don't leave water running. Only take what you plan on using. Don't leave a mess. Aha, okej. To sobie tutaj i to sobie zbierali wodę deszczową tutaj. Jakieś filtry. Okej. Oho. Hej, Susan. Chciałem ci tylko przekazać, że te naczynia to był świetny pomysł, fantastyczna sprawa, takie łapanie deszczu bez ruszania się stąd. Mam nadzieję, że nie będziesz miała tego za złe, ale dałem dzieciakom kilka pistoletów na wodę i oczywiście cały dzień jestem mokry. Jeśli nie podoba ci się to, daj znać, od razu i mnie zabiorę. Do zobaczenia na kolacji. Tylko od razu ostrzegam, Kyle znowu robi te swoje klopsy. Iz. Okej. Okay. Tutaj oni mieli taką fajną miejscóweczkę. Wyleciał stąd jeden i stamtąd trzech. Wszyscy się zarazili. Chodź, nie ziewaj. Szkoda. O! Tego też nie widziałem. O, myślałem, że ten będzie. Nie ma nic. Okej, okay, tutaj co, jakiś magazyn? Szkoła taka jakby? Co to jest? Jesteśmy w potrzasku, pozostali chyba nie żyją. Niektóre dzieciaki są ze mną. Do drzwi dobijają się zarażeni. Nie wiem, jak długo wytrzymamy. Jeżeli i pozostali żyją, może uda im się do nas dołączyć. A jeżeli dojdzie do ostateczności, zrobię to szybko. Kyle. Jezu. No. Przecież ja przed chwilką właśnie zupgrade'owałem sobie tempo. Mogę ją jeszcze dodatkowo zupgrade'ować. Kurde, no szkoda tego upgrade'u tutaj. Wezmę to. No tutaj to się podziała rzecz straszna. Muszę zabić wszystkie dzieciaki. Szczury uciekają. Zarodniki? Jak oni się w ogóle zarazili? To jest pytanie. Hej, myślisz, że to prowadzi na zewnątrz? Może. Za wysoko, żeby kogoś podsadzić. Chodź tu, Eli. Może da się tam dostać jakoś inaczej.
Odsuń się! Sam! Ups. Ta, spoko. To moja wina. Pewnie uruchomiłem jakieś zabezpieczenie. Dobra, Henry, spróbujmy ją podnieść. No i chyba to nie pyka. Ups. Kiepska sprawa. Tak, wiem. Za każdym razem... Inaczej! Co? Kurde, to cholerstwo, ani drgnie! Dalej, uciekaj! Sam? Trzymaj się Joela! Henry, musimy kurwa uciekać! A ty go pilnuj! Idź! Jeden, drugi, trzeci, czwarty... Strzelaj przez te kraty. Piąty... Pięciu. Jedna pompa by wystarczyła. Wszystko będzie dobrze. Tak, tak wiem. I dobra. U nas też przyszli. Zobaczmy, czy uda nam się znaleźć drogę do wyjścia. Dobra? No nie, no i tutaj też przyleźli. Okej. Okay. Ja pierdzielę. Znaczy... Narzekam na content gry. No, tak jak jest gra, no. Każdy by chciał, żeby szybko, łatwo i przyjemnie. Ale nie ma tak. Tam jest jakaś postać. To są te pierdziele, których nie znam. Bang. Bang. Wow, 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 wow. Bang. Ile ich jeszcze tutaj będzie? Dobry. No przez chwilę powiem szczerze, że no. Że było tyle. Ale tu jest, idzie kolejny. Oni mnie widzą, oni patrzą. Oni ogarniają, co się dzieje. Nie wiem. Na górze jest. A najlepsze jest to, że ciężko ich jest wyczaić nasłuchem. O, patrzcie. Kurdełe. To jest, nie wiem, czy to nie jest perpetuum mobile. No właśnie. A ja nie wiem, czy to... Idziemy dalej. Czy, nie wiem, czy to nie jest jakiś perpetuum mobile tutaj, ale... Już powiedział, że mi się udało. Chyba faktycznie mi się tutaj udało. Dobra. Weźmiemy sobie jeszcze to. Okej. I pozwiedzamy tutaj troszkę. Zobaczymy, co tutaj się podziało. Znowu oni. Na pewno było ich tutaj więcej. Mam na myśli ludzi. No to wygląda. No było ich tutaj trochę, nie? Ale... Tu leżą, tu leżą. Co, pozabijali się? Ty nic. Tak, chyba się pozabijali. Prysznice nawet mieli.
To i to ja. To jest takie małe środowisko. Rozejrzyj się. To chyba jakaś klasa. Czemu tego nie zabezpieczyli? Nie teraz. Najpierw się stąd wydostańmy. Klasa to nie wygląda na klasę, to wygląda na... Konserw. To wygląda na po prostu jakiś punkt... A, to tak, tak, to na klasę faktycznie. Patrzcie, na małe łóżeczka. Dasz radę zepchnąć drabinę? Tak. Faktycznie, to mogła być jakaś klasa. Ale te małe łóżeczka... Śmiało. Dają do myślenia, nie? Dawaj drabinę. Proszę bardzo. Dobra robota. Mam wrażenie, że tam coś ominąłem. Strasznie długi jeszcze przeładunek jest tego obrzyna. Nie państwo! To Eli? Chodź. Muszę zeskoczyć, tak? No niezbyt ciekawie to widzę. Joel, to oni! Sam! O, dzięki Bogu! Musimy uciekać! Drzwi! Tam! Sam! Dobra, ale my dosłownie musimy uciekać. Dawaj, dawaj! Eli, odejdź od drzwi! Może spróbujmy razem! Dobra, dawaj, 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 dawaj. X, 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 X. Dusza X. Aż spojrzałem na pada, czy to na pewno jest X. Przeciągam się! Co zrobił? Sam, co ty wyprawiasz? Wydostanę nas! To się pośpiesz! Okej, okay, macie tutaj surprise'a. Na górę, jazda! Oni chyba nie wyjdą stamtąd. To już chyba będzie, nie wiem, spokój. Po to wlazłem na górę, żeby teraz zeskakiwać. Mhm. Tam zostawiłem im surprise'a w postaci bomby. Więc wątpię, żeby coś tu się podziało. To mam. Zaraz wam pomogę. Zacięły się! Posadź mnie! Wejdę przez okno! Mówiłem? Otwórz z drugiej strony! Byle szybko! Hej, chodź sam! Nie zostaniesz tutaj. A ty? Nic mi nie będzie. Idź! No idź! Coś mi się wydaje, że to się przyda. Mówiłem? Przygotujcie się! Dawaj, przeładasz się z... Zapomniałem gadać. No to dawaj, jak się udało, to nie ma... Szkoda amunicji tej marnować. Szybko! Ruchy, ruchy! Dawaj, 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 wychodź! Uła, uiła. Świeże powietrze. Udało się. Spójrz na to. Nie no, bez żartu, kurwa. Dzięki, że mnie ostrzegliście, chłopaki. Gdzie ta wieża? Już blisko. Chodź, idziemy. Ostrzeżenie było, no. I ja nie wierzę, proszę czekać w kółko cały czas. Hej,
Jak się miałaś, Mody? Mało brakowało, co? Tak. Miewaliśmy lepsze momenty. Ale jakoś z tego wyszliśmy. Robimy tak. Niepotrzebnie pogubiłem w ogóle te amunicje. Na końcu strzelałem niepotrzebnie w ogóle. Szkoda było amunicji marnować. Od razu do wejścia trzeba było biec. Tu coś? Nie ma nic. Jest tu coś? O, śrubki. Znowu bronią. Śrubki się przydadzą. Okay. Wyszliśmy z kanałów. Ej, patrzcie! Wieża. A nie mówiłem? Spróbujmy się tam jakoś dostać. Be safe. A ty, jak się trzymasz? To normalka, nie? Jak byłam z Henrym, sama załatwiłam kilku zarażonych. Byłbyś ze mnie dumny. Tak. Poczekajcie. Ja tylko skoczę na chwilę gdzieś. Aha, tam chyba trzeba iść. A ja myślałem, że wy coś tu powiecie. Poczekajcie, bo tutaj na bank coś tutaj jest. Nie wierzę, że nie. Tutaj to nie, ale tu? Nie wierzę, że tutaj nic nie ma, no właśnie. Sprawdzamy dół. O właśnie. Piksy. Piwnica. No, no, na pewno byś wyciągnął, nie? Piwnica? Patrzcie, tak jesteście na dół. Tutaj mam max. Jeszcze tylko górę zobaczymy. Tutaj pierwsze. O, 10 śrubek. Pokój dzieci. Właśnie. Kolejna noc, kolejna strzelanina. W oknach Carsona było widać lufy karabinów czy strzelby. Byłem z rodziną w jednym pokoju, całą noc nie spaliśmy. Przypuszczam, że nikt nie spał. Jest tylko kwestią czasu, zanim szabrownicy znów spróbują dostać się do naszego domu. Musimy się przenieść. Znów podszedł do nas ten chudy facet. Wymieniliśmy się. Jego naboje za nasze jedzenie, jak poprzednio. Zaproponował, żebyśmy przenieśli się do jego kryjówki. Mówi, że jest dobrze ukryta, że łatwo jest się w niej bronić. Dodał, że ufa mi tylko dlatego, że są ze mną dzieci. Myślę, że nie możemy tutaj dłużej zostać, a jemu można chyba zaufać. Trudno, zasugeruję wszystkim, żebyśmy przystali na jego propozycję. Kyle. No to Kyle. Najlepszy pomysł. No. Stąd jesteś. Czyli ta, że tak powiem, ta historia dalej trwa. Poznaliśmy, skąd jest Kyle. Jak skończył, wiemy. Widzieliśmy Kyle'a. No i jak skończyły jego dzieci, musiał... Dzień pełen wrażeń, co nie? O tak. Zdecydowanie. Jak wyście się spotkali? O, Joel eskortuje mnie do świetlików. Na prośbę mojej przyjaciółki, Marlene. Nieźle się dogadujecie. A ja... rozstawiam go po kątach. Ty. Prawda, Joel? Chciałem się wtrącić, ale widzę, że nie ma co. Nie chcę. Dobra, tutaj w domku już wszystko... Wszystko. Widać, że nie wszystko. Większość, o, tak powiem. Większość już jest. Jeszcze obok jest domek. A ty, co tam robiłeś? Tutaj też jest. Kajfa. I have a gun. Aha, dobra. Tutaj. Miałem jakieś 5 lat, gdy wybuchła zaraza. Max. Pamiętam, że mieszkałem w podobnej dzielnicy.
jakieś wspomnienia? A, pamiętam imprezę z grillem. Rodzice zapraszali na nie mnóstwo gości. Najbardziej w pamięci utkwił mi zapach pieczonego mięsa. Dziwne. Dobra, żeśmy sobie trochę poszabrowali. Strzelamy bez ostrzeżenia. Przyjazna okolica. W kilka miesięcy po wybuchu zaczęło się szabrowanie. Ludzie popadli w paranoję. Pamiętasz coś z tego okresu, Joel? Wszyscy barykadowali się w domach, a potem zaczęły kończyć się zapasy. Wtedy można było zobaczyć, do czego ludzie są zdolni. Przypominam, że od początku nie widziałem, żeby Joel coś jadł. Idziemy do wieży radiowej. Tutaj co będzie? O! Psy. Lepiej trzymaj się od nich z dala. Tu jest inaczej niż w strefie. Te zwierzęta są dzikie. Co to jest? O! Samochód, z którego sprzedawano lody. Samochód z lodami? Ta. Henry mi opowiadał, że sprzedawali z nich lody. Co? Nie wierzę. Joel? Mhm. To prawda. Lodziarz objeżdżał całą dzielnicę, puszczając z głośników koszmarną muzykę. Zlatywały się wszystkie dzieciaki. Jaja sobie ze mnie robisz. Nie, naprawdę. W dziwnych czasach żyłeś. Mówiłem. O. O. A śrubek nigdzie nie ma? Ej, tak się trochę tego nazbierało, nie? No dobra, do dzieła. Zobaczmy, co tutaj się da zrobić. Interesuje mnie. Karabin myśliwski nie. Zasięg. Pff, nie ma czym w ogóle. Pompeczka to jest good. Pojemność zwiększmy. Wystarczy tylko przetrzeć. Szybkostrzelność. Okej. Okay. To już mamy. Czyli to jest praktycznie moja jedna z głównych broni. Tutaj przebicie to chyba jest, to chyba są obrażenia, nie? Tutaj mi brakuje narzędzi. Luneta tak średnio. Pociski to by było fajne. Ale na to wygląda, że chyba wezmę, że przebijają pancerz. To zazwyczaj hedziki się wsadzi z tego. Okej. Okay. To biorę za 15? Dobrze. Odrzut to mnie nie interesuje. Pojemność magazynka. I szybko pojemność. Musi być. A tu wymaga. A tu mnie nie stać. Zostało już tylko 20. Odrzut. I rozrzut. Zwiększa rozrzut. Chcę zwiększać rozrzut, czy zmniejszać odrzut? Zwiększmy rozrzut. Do zera. Tak, dobrze wygląda. Super wygląda. Tylko, że wziąłem sobie to, a nie mam... Dobra, a to? Dobrze. 12 naboi mam w magazynku. Okej. Okej, dobra. Oho, i tu jeszcze. To sobie stworzyć.
Mam wszystko na maksa, to nie ma w ogóle o czym mówić. Nożyczki. Jeżeli ludzie mieli broń w domach i jest napisane, że było tam powiedziane, że widać jak lufy wystają tylko z okna. Co to? A wejście na strych. Wszystko okej? Ta. Ten cholerny sufit się wali. Uważaj. O, dlaczego? A dobra, zobaczmy co się stanie. Uważaj na siebie. No chyba tam nie będzie żadnego klikacza ani nic. Znalazłaś coś? Proszę. Co to? Dziękuję. No kliknij, żeby obejrzeć. Co mi dałaś? Ale ja nie chcę notatki o szabrownikach. Walka wręcz. Zwiększona trwałość ostrych narzędzi. Aha. To było dobre, to. O, komputer. Czekaj, jakie podspały. Karo, to ty staniesz się dorosłą osobą, gdy mnie nie będzie. Zajmij się swoim bratem, będzie potrzebował opieki. Nie będzie mnie już... Nie będzie mnie tylko kilka dni i wrócę z jedzeniem i innymi zapasami. Jeśli z jakiegoś powodu nie wrócę w ciągu tygodnia, udajcie się z bratem do strefy kwarantanny w Pittsburghu. Nikomu poza mną nie otwieraj drzwi. Oszczędzaj naboje. Jeśli będziesz musiała wyjść, ukrywaj się i poruszaj powoli. Nie jesteś duża. Wykorzystaj to. Do zobaczenia wkrótce, tata. Okej. Okay. Wybuchowe i te. I o, nabojki. Dobrze. Trzeba się trochę nachapać, nie? Przed pójściem dalej. Tam zostawiłem psy za sobą, nie? Kolejna chałupa otwarta. Kolejna notatka. Jedyne otwarte drzwi to wystarczyło, gdy ktoś z nich zapomniał i do środka wtargnęła horda tych potworów. Zamknęliśmy je tam, a na zewnątrz napisaliśmy notatkę ostrzegawczą. Jest ze mną Susan i kilkoro dzieciaków. Jesteśmy chyba jedynymi ocalami. Musiałem powstrzymać Susan. Chciała tam pobiec, zabrać ciała. Byłoby to zbyt niebezpieczne. Jej dzieci nie żyją, a ja nie mam pojęcia, co mogę jej powiedzieć. Każda czosnka chce we mnie się poddać. Tak łatwo można by się poddać. No... Kawałek. O, save. Komiks. Eli! Znalazłem twój komiks. Zajebiście. No i sztos, no i szluz. To? 8, 21, 36. Dziesięć piksów, cztery ty. I ty. Otwórz wszystkie sejfy. Teraz zdobyłem osiągnięcie. Otwórz wszystkie sejfy. Czyli rozumiem, że to były wszystkie sejfy. Że co, że więcej już w grze nie ma? To był ostatni sejf w całej grze? Zdrowko. Rzutki. Hej, Sam. Ostrożnie. Tak, okej. Okay. Dobra, ja zacznę. Drugi komputer. Znaczy nie, to jest inna chałupa. No. Cyk. Cholera. Twoja kolej. Okej. Okay. Mam rzucić? Tak. Bum. Wrodzony talent. Fuks. Nieprawda. Miałaś fuksa. Dobra, spadaj. Zaczynasz kozaczyć. Zobaczymy. Cholera. Tragedia. Okej. Okay. Jest remis. Nie. Rozwaliłem cię. Jak to ty mnie rozwaliłeś? Przecież mamy remis. Ta, dobra. Też bym porzucał. Dej, o, ty.
Jakaś minigierka? Przyjdzie dzień, kiedy dzieci znów będą dziećmi. Chodźmy. Przyjdzie dzień, w którym... Po drugiej stronie jest wszystko zabarykadowane. Tutaj były te psiaki, się bawiły. Dobrze, trochę żeśmy pozwiedzali tego podwórka. Znak świetlika. Świetliki tu były. Na to wygląda. Daj mi. Jakich znajdziemy? Znam jednego faceta. Mojego brata. Należał do świetlików. Podobno jest w Wyoming. Najpierw znajdziemy jego, a potem świetliki. Wchodzisz w to? Dobry plan. Dobra, trzeba przejść przez chałupę, bo tam było chyba zejście na dół, nie? Dobrze, tutaj jest wyjście. Tutaj jest wyjście na maszt radiowy. Tak więc tutaj już, że tak powiem, na maszt pójdziemy sobie w kolejnym odcinku. Tak więc dzięki, że byliście, widzieliście, oglądaliście i wytrzymaliście przede wszystkim. Na razie, cześć.